No witam, po długiej nieobecności nagram sobie na początku kilka omskich. Niestety gołąbki są zestresowane. O! Tu trochę ładniej będzie wyglądał na tę stronę, gdzie. O, to jest parka. Zaznaczyłem sobie, żeby wiedzieć, co jest co. Które są pary. Te będą przeparzone. W tej chwili się sparzyły w taki sposób, ale je przeparzę. Nie umieją chodzić po siatce, ponieważ w wyniku u nich nie ma siatki. Chodzą na odeskowanym głębniku. Jedyny mankament, nie jestem tu do oceny. U samiczki, co mi nie pasuje, to w zasadzie tylko i wyłącznie brak ładnych róży przy koronie. A zwłaszcza z jednej, z prawej strony. I samczyk mógłby być troszeczkę mniejszy. Ale nie będę wybrzydzał, podobają mi się ogólnie. Dobra. Zabierzemy, weźmiemy drugą parkę. O! A to druga pareczka. Moja najładniejsza samiczka. Czy jest idealna? Nie wiem. Dla mnie tak. A to najważniejsze, żeby podobała się dla hodowcy. No wszystko to, co powinna mieć. Nic w niej nie chciałbym zmieniać. Niepotrzebne mi jest tu nic do zmiany. Tu jest samczyk. Samiczka jest uhodowana u mnie. Jest z moich gołąbków. No jest dwuletnia samiczka. Miałem z niej już bardzo ładne młode. Ten samczyk odkupiony jest od kolegi. Miał problem ze skrzydłem. Tak myślę, na 90% salmonelka. No, jedyny mankament, nie miałem po nim młodych. Spróbuję w tym roku na oddzielnej wolierce. W tej chwili już lata doprowadziłem go do stanu użytkowego. Oczywiście lata to jest może za dużo powiedziane. Bo lata odrobinkę. No, przesuń się. Pokaż się. O, to jest właśnie to, jak gołąbki nie umieją po siatce chodzić. Poza tym wszystko jest ok. Miałem do tej samiczki dużo ładniejszego samczyka. No ale nie pykło. Nie przetrzymał. O, i tak to wygląda.
Teraz pokażemy kolejne ptaszki po przerwie. Teraz będzie kolejna pareczka ptaszki, na które choruje klasa, jak widać. Na razie nijaka. Samiczka od tego samczyka po zakupie jakiś czas odpadła. Wszystko, co miało mu wyrosnąć, wyrosło. Jest już u mnie kilka miesięcy, więc nic mu raczej nie wyrośnie. A to jest do niego samiczka mojej hodowli, co prawda, po średniej samiczce i po dosyć ładnym samczyku, którego pożyczyłem dla kolegi. Wyszła ciemna, młody, z drugiego gniazda, bo w jednym lęgu wyszła jedna samiczka, z drugiego lęgu wyszedł samczyk. Jest ciutkę ciemniejszy. Więcej ma, powiem, nakrapianych tych, ale ma ładny ogon. To jest późna samiczka. Łapcie jej jeszcze rosną. Ogon się ładnie przebarwia. I myślę, że tutaj będzie dobra do tego samczyka. Aczkolwiek no dużo im brakuje jeszcze, tym gołąbkom, ale zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyniknie. Młodziutka samicza, więc będzie jeszcze czas. Zobaczymy. Jak będą brzydkie, to będą latać. Jako dosiad. O, i pozdrawiam wszystkich serdecznie. To będzie koniec na razie z tej grupy gołąbków.